Zaraz po wypadku premier Szydło mieliśmy do czynienia po pierwsze z taką ekskluzywną pomocą prawną ze strony historycznej opozycji dla uczestnika tego wypadku i zbiórkę na nowy samochód dla niego. Czy tego nie można traktować wprost jako zachęcanie do kontynuowania tego typu wyczynów? Internet pytał nawet internauci, czy są na to jakieś paragrafy. Możecie Państwo zauważyć, no wczoraj był taki poruszający materiał we wszystkich telewizjach na temat starszego brata, który zaopiekował się trójką młodszego rodzeństwa, ponieważ matka umarła na raka, a ojciec po prostu nie interesuje się dziećmi. I czy widzielibyście Państwo, żeby opozycja organizowała jakieś zbiórki właśnie dla tego dzielnego młodego człowieka, 21-latka? No nie. Ale organizuje chętnie na zbiórkę dla prawdopodobnego sprawcy wypadku. No to pokazuje, jakie są ich prawdziwe intencje. No im nie zależy na czymś takim jak dobro wspólne, tylko na dokuczeniu politycznemu oponentowi. No ale oczywiście trzeba postawić pytania o pewne granice i o to, czy chcemy dbać o to, aby polskie państwo było silne, czy nie. I rzeczywiście można to odebrać, tą zbiórkę, jako pewną zachętę dla innych ludzi. No chcecie kupić sobie nowy samochód, to wjeżdżajcie w kolumnę rządową. No przecież to jest absolutny skandal. Czy pan minister widział kiedyś, ma jakieś doniesienia o tym, żeby sędzia, nietykalność cielesna sędziów była naruszana? Ostatnio ministerstwo by o tym coś wiedziało. Prokuratura poważnie potraktowała te enuncjacje sędziego Żurka, rzecznika KRS-u, no i zapytano go, no poprosimy o konkrety. No i sędzia Żurek nie potrafił pokazać konkretów. No to jest dowód na to, że środowisko sędziowskie próbuje stworzyć jakieś takie wrażenie, że jest zagrożone, ale kiedy robimy sprawdzam, to okazuje się, że to jest tylko i wyłącznie czysta propaganda. No i powstaje teraz pytanie, no jak takim ludziom można zaufać? Jak oni mają uczciwie dysponować tak wielką władzą, którą posiadają? Bo ja przypominam Państwu, sędzia ma większą władzę niż władza ustawodawcza czy władza wykonawcza, ponieważ może na przykład wsadzić kogoś do więzienia, może komuś odebrać cały majątek. Ja takiej władzy nie posiadam. Dlatego tak jak każda władza, sędziowie powinni być w sposób skuteczny kontrolowani przez społeczeństwo. A polskie korporacje sądownicze są kompletnie oderwane od rzeczywistości, ale co najważniejsze, są oderwane od społeczeństwa. Ale to też tak naprawdę pokazuje, jaka jest strategia korporacji sędziowskiej. Strategia jest taka, żeby zastraszyć środowisko, że grozi im coś strasznego, ale kiedy pytamy, to dobrze, to pokażcie gdzie, no to już wtedy już nie ma tego. No, to pokazuje wiarygodność też tego środowiska i jest najlepszym dowodem tego, że tam potrzebne są głębokie zmiany, właśnie w środowisku sędziowskim. No, na pewno będzie wykorzystany przez opozycję i sądzę, taki był cel tego listu, tylko że on jest po prostu śmieszny. To znaczy, no naprawdę no, sędzia Żurek przez to stał się osobą zamiast poważną, to śmieszną. Ponieważ no, jeżeli sugeruje się, że no, a najlepiej my, czyli ja, czy tam minister Ziobro, przecinamy hamulce w samochodach sędziów, no, to jest śmieszne po prostu. To znaczy, to Komisja Europejska, która powinna być poważną instytucją, staje się instytucją groteskową i niestety odgrywa ważną rolę w politycznych kalkulacjach Nowoczesnej i Platformy. Ponieważ my musimy rozumieć, o co chodzi tak naprawdę Komisji Europejskiej. Im chodzi o to, żeby stworzyć nieprawdziwe wrażenie, że w Polsce dzieje się coś złego i zmienić władzę. Ponieważ ta władza, władza Prawa i Sprawiedliwości jest niewygodna dla europejskich elit, ponieważ no, myśli samodzielnie, myśli o interesie Polski, a europejskie elity chciałyby za pomocą m.in. Komisji Europejskiej, żeby w Polsce było tak jak kiedyś. To znaczy, żeby był ten rząd, który wykonywał polecenia z Berlina czy z Paryża. A teraz jest rząd taki, który nie chce tego robić, który mówi, że będzie prowadził polską politykę, dlatego im to jest nie na rękę i próbują i robią wszystko, żeby polski rząd zmienić.